Pojawiła się informacja przed programem na portalu weszło.com, że jesteś blisko transferu do klubu Championship. Świeża sprawa? Bardzo świeża to też dla mnie. No, dowiedziałem się wczoraj dosłownie od swojego agenta Jarka Kołakowskiego. Dosyć też niespodziewanie, bo już nie myślałem, że w tym oknie transferowym pojawi się tak ciekawa propozycja, bo mówię, kilka tych propozycji było, ale mnie nigdy nie interesowały. A konkretnie jakie były już w tym okienku? Jagiellonia, tak? Jagiellonia, tak, to już mówimy o Polsce, no ale też było tam, powiedzmy, kilka egzotycznych, czy Izrael, ale mówię, mnie nigdy póki mam 24 lata, mnie jak motorem na razie, nie były pieniądze, tylko rozwój kariery. Na pewno nie. Nie chciałem nigdzie uciekać do tych egzotycznych krajów tylko ze względu na pieniądze, bo to uważam nie tędy droga. No i wczoraj dostałem informację o konkretnej ofercie, tak? Konkretnej ofercie z zaplecza ekstraklasy angielskiej. Mhm. Kwestia ilu dni? Żeby się dowiedzieć, czy tak, czy nie? No tak jak powiedziałem, no to jest na pewno dla mnie ciężka decyzja w tym momencie, ciężka sytuacja, ale myślę, że w ciągu kilku dni to się na pewno wyjaśni.